Siemanko wszystkim. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że nie wiem, które to już podejście do tego nagrania, aczkolwiek witam Was w pierwszym odcinku podcastu i od razu mówię, że nie jestem jakimś zawodowym podcasterem, aczkolwiek jeżeli wyłapiecie jakieś drobne błędy, które powinienem poprawić albo całkowicie zmienić, piszcie w komentarzach. Bardzo mi to pomoże w rozwijaniu tego projektu, jakim jest Flinkast, i być może pomoże mi to w przyszłych podcastach. Przypomnę jeszcze tylko również, że będę zapraszał gości, więc jeżeli jesteś zaufaną osobą, którą znam, zgłoś się, jeżeli chcesz wystąpić w podcaście. A wtedy umówimy się, na kiedy, co i jak będzie nagranie. Przypomnę jeszcze tylko, że jeżeli macie również ciekawe tematy, no to możecie mi podsyłać na privie bądź w komentarzach, chociaż komentarze to wiadomo, lubi YouTube niestety czasem usuwać albo po prostu ich nie pokazywać, także no najlepiej na privie, na jakimś Discordzie albo na czymś. No dobra, bo tu gadu, ale przejdźmy teraz może do głównego tematu naszego podcastu, czyli płatność cyfrowa, bezgotówkowa. Co sądzę na temat tego i dlaczego preferuję jednak tradycyjną płatność, czyli gotówkową, papierową i tym podobne. Ponieważ jest to temat ciekawy, a zaznaczę tylko, że też znawcą w temacie nie jestem. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, co sądzę na temat tego i nie będę nikomu doradzał, jak żyć, ani nic, bo nie jestem od tego. Ani też nie będę uważał się za żadnego filozofa, bo to też nie o to chodzi. Także, moi drodzy, dlaczego przede wszystkim rezygnują ludzie z płatności tradycyjnej, czyli gotówką? Głównie to dotyka młodych, którzy po prostu cenią sobie wygodę. Najczęściej to po prostu najłatwiej przytknąć po prostu do terminala kartę bądź telefon i po prostu za pomocą wpisania kodu transakcja przebiega. Nie trzeba obliczać wtedy pieniędzy. I wszystko przebiega na tip-top. Jednak tutaj problem może być taki, że bank wtedy wie, jakie zakupy zrobiliśmy. Na przykład jak mamy w zwyczaju sobie, nie wiem, jakiś tam plan dnia, no to bank będzie wtedy wiedział, że na przykład na śniadanie sobie kupiliśmy jakieś płatki, a na kolację jakiś tam jogurcik, bułeczkę, czy coś takiego. No, plany mogą być różne, ja podaję tylko taki przykład, nie? Także no, pierwsza rzecz, którą możecie mieć na uwadze. Druga rzecz, kolejna, no to nie zawsze może być tak kolorowo, bo o ile, jeżeli chodzi o płatność papierową gotówką, może być tak, że podczas zakupów się zdarzy, że kasjerka źle wyda resztę, co mi się, no przyznam się szczerze, raz zdarzyło. To uwierzcie mi, przy płatności cyfrowej wcale nie jest aż tak kolorowo i wcale nie jest lepiej, bo wystarczy, że jakieś błędy w systemie, jakieś, nie wiem, zawiechy aplikacji w przypadku płacenia telefonem i już zakupów sobie nie zrobicie, bo nie będziecie mogli dostać się do swoich własnych pieniędzy, do swojego własnego konta. Także no, w tym wypadku no, chyba najlepiej jest mieć jakieś tam pieniądze papierowe w pogotowiu, jeżeli już się płaci tym telefonem, no bo wiadomo, no nie zawsze można zapłacić bezgotówkowo, nie?
Oczywiście są takie rzeczy, są takie miejsca, gdzie nie można płacić gotówką i tutaj pozwolę sobie chociażby wtrącić płatności internetowe, jak na przykład donaty różne, wspierając na przykład na YouTubie, na Twitchu jakiś sub czy bitsy, czy cokolwiek, na przykład, nie wiem, płatność w jakiejś tam grze, na jakimś serwerze, no to tutaj niestety nie możemy zapłacić gotówką, choć fajnie by było, ale no nawet gdyby można było, no to pewnie byśmy sobie trochę poczekali, zanim dana rzecz, na przykład premium w jakiejś grze, by dostało się do nas, nie? A tak, no to przy płatności bezgotówkowej mamy to praktycznie na wyciągnięcie ręki. Ale no mówię, są takie niebezpieczeństwa i właśnie, no o ile jeszcze zawieszenie się aplikacji jest pikusiem, bo aplikacja może się odwiesić i dalej będzie wszystko w normie, tak problem chyba będzie w tym momencie, gdy ktoś nam podkradnie kartę albo nie daj Boże telefon z aplikacją, na przykład takiego mBanku, czy cholera wie tam jakiego banku, bo ja tam nie wiem jakie są aplikacje, tak? Gdzie no już wtedy, no to dostęp w ogóle ma złodziej do informacji, do wszystkiego, co związane właśnie z użytkownikiem telefonu. No i właśnie tutaj też jest to kolejne niebezpieczeństwo. Chociaż wiecie, no różnie też to bywa, no bo jak zgubimy portfel z różnymi informacjami, no to też z jakimiś dokumentami, to też niestety nie będzie kolorowo, bo ktoś by mógł na nas kredyt wziąć. Także taka sytuacja. No ale powróćmy do tego, gdzie nie można płacić gotówką, bo o ile płatności internetowe są też jakby pretekstem do tego, by płacić cyfrowo, to idealnym pretekstem chociażby była pandemia. Także cofnijmy się do 2020 roku, gdzie we wszystkich restauracjach, we wszystkich różnych sklepach preferowali płacenie kartą bądź telefonem, bo płacenie gotówką było niebezpieczne. Ale kiedy przytykałeś kartę do terminala i potem wpisywałeś kod, czyli musiałeś macać ten terminal, który dotykało 528 innych osób, to było bezpieczne. Kurde, no ja bym chciał znać w takim razie logikę tego, nie? No bo raczej wątpię, żeby ktoś te terminale dezynfekował. Także, no nie wiem. Nie wiem sam. Ale no tutaj, no mogę się mylić, nie? Dlatego, no preferuję mimo wszystko płatność gotówką papierową, bo jednak no to są właśnie te czynniki, co no wiecie jak to jest, nie? No, ja nie ufam płatności bezgotówkowej, nie ufam płatności telefonem. Wszędzie, gdzie tylko mogę, płacę gotówką papierową, tak jak być powinno, zawsze i wszędzie. Niestety, za niedługo mają zakazać u nas w Polsce płacenia gotówką na rzecz płacenia kartą bądź telefonem, co moim zdaniem jest idiotyczne, chociażby z tego względu, że niektóre, i to najczęściej chyba starsze osoby, nie mają
konta w banku i no tak trochę no niezręcznie, no bo czym mają płacić? Czym mają płacić? Papierem do dupy? Kurde, no dla mnie to jest niepojęte, nie? Serio. A też przypomnę, że już tam przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o transakcje, to już mają pewne ograniczenia, bo mają chyba 15 tysięcy ograniczenia. W przyszłości mają mieć 8 tysięcy ograniczenia. Z tego, co mi wiadomo, taki limit wynosi. Nie wiem do czego, bo nie zagłębiałem się w ten temat. I tutaj myślę, że są inni do wypowiadania się, ci, co bardziej się znają w tym temacie. Ale no, nie zdziwiłbym się, gdyby zakazali tak naprawdę płatności u nas, bo no niestety w Polsce się doprowadza do tego. Niestety coraz więcej młodych osób płaci kartą bądź telefonem. I nie ukrywam, że no to jest troszeczkę przygnębiające. Także no, taka sytuacja. A ode mnie odzew może być tylko taki, że jeżeli zakażą faktycznie gotówki, to co niektórym poglądy mogą się zmienić. Ale wtedy już będzie za późno. Także no, przemyślcie sobie. No ale nic. To by chyba było tyle. Jak mówiłem, nie jest to najlepszy podcast, bo nie jestem jakimś wybitnym podcasterem. Co powiedzieć musiałem, to powiedziałem. No i to by chyba było tyle. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli się podobało, wstawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, możecie spadać, zostawiając łapkę w dół. Subskrybujcie po więcej materiałów, live'ów, podcastów, bo będzie tego naprawdę sporo. Na razie, trzymajcie się i do następnego.